Cześć, z tej strony Strzelec Strzała, a to jest kolejny poradnik, tym razem jak zdobyć taką oto runę na materię, bo niektórzy nie wiedzą, ponieważ no jest to rzadka runa, jedyna w swoim rodzaju, ponieważ chyba to jest taka jedyna, której nie da się zdobyć, którą da się zdobyć w jeden jedyny sposób, a zaraz wam pokażę jaki. Pamiętam, że ktoś mi mówił, HPR, z którym nagrywałem ostatnio, dobrze go znacie, że ta runa też... Naprawdę nie wiem o co. Kurczę, ale teraz namieszałem. Chodzi o to, że ta runa jest jako jedyna w jakimś tam jeszcze innym rodzaju, ale to się go zapytam, później napiszę w komentarzu albo w opisie, bo kiedyś się mówił, że ta runa jest jedna runa, która nie należy do czegoś tam. Dobra, nie będę mówił, bo nic nie wiem. Napiszę w komentarzu wyjaśnienie o co tu chodzi. A dobra, mówię dalej. Tę runę można wsadzić tylko w naramienniki, czyli tutaj. Mam już takie dwie. No i łącznie mi daje plus 20% materii. Jest to ogólnie bardzo przydatne. Dobra, uwaga. Teraz, znaczy przydatna. I teraz uwaga, jak zdobyć taką runę? Można ją zdobyć tylko w jeden sposób. Czasami, jak macie handlarz i tej oferty dnia, to tadam, może ona tutaj wyskoczyć. I teraz wiadomo już co dalej. Trzeba sobie po prostu ustawić, co się chce. No i trzeba wydać tyle mrocznych, ile jest tutaj srebrna nagroda. Widzicie? 8749 mrocznych, żeby dostać tą runę, bo to jest srebrna nagroda. Ja sobie ją wykorzystam w taki sposób, że poszerzę sobie inwentarz, bo nie mam jeszcze największego. Patrzcie, myk, poszerzę, niekupione, zostało mi całe 100 mrocznych. Dostajemy te dwie nagrody, bo to jeszcze wiadomo, miedziana nagroda i te sprawy. I voila, mamy oto kolejną, trzecią, to już runę moją. No i wkładamy sobie ją do naramienników. A, i taki mini spacjał, opening myk, 16 drakenów, no, tak myślałem. Mam już takie runy 3, łącznie mi dają 30%, matematyka, 10 razy 3. No i co? No i jak się no, jak się nazbiera 3 takie runy, albo jeszcze, a, jeszcze jedno, takie runy oczywiście można łączyć ze sobą. I jak połączyłbym 3 dziesiątki, zrobiłaby się jedna 20, 3 dwudziestki i jedna 30. No i naprawdę, tyle można tych run sobie nawalić i naprawdę warto je kupywać. Swoją drogą, już patrzcie ile mam inwentarza, jeszcze został mi raz i tutaj 4, to 1 plus 4 równa się 5 pasków mi jeszcze zostało, ależ trudna matematyka, dobra. No, no to już chyba wiecie wszystko, nie wiem co jeszcze można powiedzieć jedno o tej runie. No, trochę się zagadałem, w sumie sam nie wiem o czym, tym co powiedział mi player, ale to jeszcze wyjaśnię, no. Na razie to wszystko, cześć. A właśnie, jeszcze będę nagrywał teraz więcej odcinków, bo dawno nie było, muszę sam przyznać i sam jestem z tego powodu niezadowolony. No, o kurde, widzieliście to? Jaki teleport. Dobra, kończę zanim znowu mnie teleportuje gdzieś, nie wiem, na jakiś King Shield. Dobra, to cześć.